Miałem się skupić na podstawowych rzeczach, ale troszeczkę odeszliśmy od tego, ponieważ no, stwierdziłem, że u każdego tancerza mogą się uczyć podstaw, a jednak każdy tancerz też ma obraną jakąś swoją drogę. Dlatego też chciałem pokazać, czym ja się kieruję, co jest dla mnie najważniejsze. No i troszeczkę odbiegliśmy od standardów, robiliśmy troszeczkę trudniejsze rzeczy, ale z racji takiej, że to są ludzie, którzy tańczą już inne tańce od wielu, wielu lat, no to nie mieli takich trudności jak ci totalnie początkowi, nie? Dlatego pozwoliłem sobie, żeby troszeczkę odpłynąć, nie? Odpłynęliśmy, popłynęliśmy dobrze, jest fajnie po warsztatach, bo każdy sobie dawał radę, pomimo tego, że te ruchy były naprawdę skomplikowane i trudne. No, grupa bardzo ambitna, bardzo mi się podobało, że chcieli trenować, pomimo tego, że nigdy nie wychodziło, to i tak starali się ruch trenować do końca. I to jest najważniejsze, bo z każdą próbą, którą wykonujemy, jesteśmy bliżej nauczenia się tego ruchu jakiegoś konkretnego, prawda? Więc to jest bardzo ważne, żeby trenować, cały czas trenować i na pewno za którymś razem wyjdzie. Myślę, że to jest super opcja, z tego względu, że młodzi uczestnicy powinni ciągle rozwijać swoje umiejętności. No a przy okazji, jeżeli jest wielki turniej i wszyscy spotykają się razem, to warto ze sobą razem potrenować. Jeżeli chodzi o zajęcia salsy solo, które przed chwilą miałam okazję poprowadzić, starałam się skupić na tym, żeby zbudować dla nich choreografię, która będzie w pełni obfitowała we wszystkie ruchy pożądane na turnieju przez sędziów. Czyli jest to szybka zmiana kierunków, duża ilość footworków, zmiana poziomu góra-dół, szybkie spiny, przestrzeń przede wszystkim. Czyli to wszystko w mojej choreografii zostało zawarte. Poziom, jeżeli chodzi o poziom sam w sobie, był on dosyć zaawansowany, aczkolwiek starałam się zrobić najpierw jakąś podstawę, którą jest w stanie zatańczyć każdy, nawet początkujący tancerz, a następnie rozszerzałam to o dodatkowe kroki, które mogą zatańczyć również zaawansowani tancerze i będą zabiegać o to, żeby fajnie to wyglądało, tak, żeby ich nie zanudzić. Ocena, jaką mógłbym wystawić tym ludziom, to bardzo dobra, ponieważ zachowali jedną zasadę. Praca, praca, praca i jeszcze raz praca. Nieważne jaki poziom, jaki talent, po prostu praca była najważniejsza. Praktyka, praktyka, praktyka. Celem warsztatów prowadzonych przeze mnie jest wytłumaczenie ludziom, że jazz jest potwornie trudną techniką, ale niezwykle miłą, jak tylko zaczyna się koordynować całe ciało, jak to ciało zaczyna się słuchać, to rzeczywiście ten jazz wyzwala niesamowite pokłady endorfin, niesamowite ilości hormonów szczęścia i ten jazz można tańczyć i tańczyć i tańczyć, ile tak naprawdę tlenu w płucach. Mam nadzieję, że te zajęcia, które ja poprowadziłam, były na tyle ciężkie, że ludzie zrozumieli, tak, piękno tej techniki. Jest bardzo zbliżoną techniką do techniki tańca klasycznego. Jest tak samo wymagającą techniką, jak technika tańca klasycznego. Wymaga niesamowitej ilości pokory w głowie do tej techniki. Jak tylko osiągnie się te cele, to taniec jazzowy jest naprawdę przyjemną techniką, niezwykle piękną.